człowieki się manko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo... O nie skacz Julian, bo spadniesz. Bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, słuchajcie, Julian gra. To znaczy... Nie Julian gra, tylko Krainy Króla. Patrzcie, jestem gwiazdorem, królem, monarchą, władcą tej wysepki tutaj i mogłem się pomylić, no. Ale w każdym razie, jesteśmy Maris? Na czym jesteśmy? A, zapomniałem, że nie mam Marisa. Nieważne. Jesteśmy na Madagaskarze. Tak, dokładnie tak. Kurczę, szkoda, że nie ma Marisa, bo on mi podpowiedział. Może to Maris? Ty jesteś Maris? Nie. Dzisiaj w planach jest dużo rzeczy do zrobienia, albowiem na moim Madagaskarze się troszkę zmieniło. Jak możecie zobaczyć, wysepkę się przywłaszczyłem i zrobiłem coś takiego, jak niesamowitą drabinkę. I tu jestem. Nie wiedziałem co zrobić z dwoma drabinkami, to jeden tutaj. Tutaj mamy kilka bardzo ważnych surowców, o których za chwilę. I zrobiłem sobie ścieżeczkę. Tak, a zapytacie się pewnie, Julian, skąd masz surowce na to wszystko? Otóż, i mam pochodnie tu, jak widzicie. I ogólnie byłem w kopalni. Dokładnie tak, o jest. Dzisiaj na odcinku babrać sobie rączek nie będziemy. W przyszłości może znajdziemy muzyna. Ciemni się, ale to nic, mamy już większy domek u góry. I co w planach, jak się przeciemni, czyli jak będzie widno? Robimy, słuchajcie, w tym miejscu tutaj ołtarz. Dokładnie tak, ponieważ potrzeba mi poddanych, a tylko bogowie mogą mi zesłać tutaj poddanych i potrzebne surowce, tak więc musimy ich wspierać. Te owce, które widać tam w tle, a super owce, to owce tak zwane terrorystki, z gatunku terrorystek. I one będą dawane na ofiarę tutaj. Oczywiście musimy dziś zrobić paletko zboża, żeby te owce jakoś przygnać do siebie. Ale najpierw proponuję przespać się. Co wy na to? No, to dobranoc wszystkim, jaki piękny księżyc pełnia. Moje królestwo się rozrasta, ale jest tu pięknie już. A dopiero będzie, zobaczycie w kolejnych odcinkach. No to co? Lolo Julian. O kurde. Ale mi się A nie, paranny katar, o nie. Od razu lepiej. Nie ma to jak się wysmarkać swoje własne futarka. Ale jest fajnie. Dobra, nie ma co, szybko. Bierzemy potrzebne itemy, czyli setrze. I schodzimy. Ale szybciej trochę. No, ty, uważaj ty. Dobra, patrzcie, mamy tu surowce, sandstone. To nazbierałem też, a to w kopalni. I ogólnie musimy zrobić tu ołotas. Ale taki ołotas, to wiecie, będzie pomieszczenie. Takie ogromne pomieszczenie, które będziemy rozbudowywać. Dzisiaj niestety nie damy rady zrobić wszystkiego, ale już damy tutaj, słuchajcie, bogów. Dokładnie tak. Pytacie się pewnie, jak Julian chce zdać tu bogów. A zobaczycie. Odmierzmy sobie pięknie symetrię osiowo-symetralną. A? Jak pięknie. Ksywa. Zrobimy to, słuchajcie, z oknami takimi wielkimi jak w kościele. Co wy na to? No w sumie może być, dobra. Tylko poczekajcie, bo design muszę zachować symetrię osiowo-symetralną. Poczekajcie. Myśl Julian. Mam pomysł, zrobimy to tak. Świetnie, z drugiej strony. Pamiętajcie, to jest najważniejsza rzecz na tej wyspie. Gdyby wyspa nie... Dobra, buzymy. Przecież jestem kretynem, to był bardzo zły pomysł, żeby tutaj, w tym miejscu, zważywszy na to, że mój dom jest tam, stawiać posąg, to znaczy świątynię bogów. Zapytacie się pewnie, Julian, co ty odpierniczasz? Już wam powiem, bowiem... O, jak zrymowałem. Bowiem bogowie mają takie, słuchajcie, śmierdzące zapachy czasami i to mi się nie podoba. Dlatego ta wyspa, jak na nią popatrzyłem, jest moim olśnieniem, a ty co się gapić. Do łady! Tu zbudujemy świątynię bogów. Świetny pomysł, jeju. Ja dawno na tak świetne pomysły nie wpadałem. Normalnie jest coś fajnego ze mną się dzieje teraz. Normalnie Julian żyje. Z powrotem żyje. To jest bardzo miłe.
I zrobimy sobie łopatę, słuchajcie, bo musimy to wyrównać. I to zrobimy przez świetny dom na piasku. To znaczy świątynię. Aby uniknąć zapachów, bez obrazy oczywiście, żeby nie usłyszeli. Bez obrazy prześwietnych, pachnących bogów, wcale tak nie jest, oni śmierdzą. To zbuduje to świątynię wam, bogowie. Ale dobra, koniec tego pierniczenia, Julian, bo ty tylko gadasz, a nic nie robisz. Kop ze sto! W ogóle do czego to doszło, żeby Julian musiał pracować? No ale tak to już jest. Ogólnie musicie dostać opiepskę, ponieważ nie wbiliście 5000 łapek pod poprzednim filmem. Co to ma być, ja się pytam. Królowi macie bijać tyle łapek w górę? Nawet jak prosi ładnie. A ja ładnie poprosiłem. Nieraz proszę brzydko. A wczoraj, to znaczy wczoraj, na kolejnym... Boże, na poprzednim odcinku poprosiłem pięknie. A nie daliście. I jak teraz nie będzie 5000 łapek w górę, to się obrażam i nie nagrywam dla was. Tak więc musi być 5000 łap w górę pod tym filmem. A, jaka sztuka nowoczesna normalnie, ale ja jestem prześwietny. I to, bang, bang. A skąd tu się te owce wzięły? A! To krowa jest przecież. O Boże, cały czas myliłem krowy z owcami. Całe życie w błędzie, a... Gięty. Słuchajcie, myślę, że tyle wystarczy. Tutaj reszta musi, wiecie, diaksów być i bogactwa w ogóle. Wejdź tu, krowo, wejdź, dobrze. Czekaj, tak jest. Musiałem zamknąć, nie. O nie, muszę zwabić tu krowę. Ale żeby to zrobić, to muszę... Wiecie, muszę mieć przecież, kurde, czym ją zwabić. Dlatego teraz skoczymy się zrobić paletka. I pod koniec odcinka nakarmimy bogów krową. Myślę, że tu jest świetne miejsce na to, żeby zrobić... O, cepole. Tak więc robię crafting kolejny dziś. Normalnie dwa craftingi w jednym odcinku zrobić. Teraz motyka. Dawać motykę. O Jezu, zrobiłem siekierę. Jest, time to farm. No, będę farmił. Dawać tam motykę tu. Bang. I teraz pyk. Sypka. O, już się nawadnia poletko. No, rosnąć ma tu. Wszystko. Kłaczek. A teraz się udaję do medytacji, a wy tu macie rosnąć, uwaga. Udusiłbym cię, a! Udusiłbym cię, kurde. Medytacja miała być, halo? Czemu usnąłem? Co się stało? No cóż, no. Ale zboże urosła! No i to mi się podoba, bogowie, o to chodzi. Spałem całą noc, to znaczy cały dzień przespałem, ale się opłacało. Rytuał przy świetle księżyca, ale to będzie stresę. Bogowie muszą mi coś dać tym razem. A co to? What the fuck, co to ma być? Aaaa! O nie! Wypad, kim ty jesteś? To bogowie to przysłali. Wow. Odblokowałem coś. Co ja odblokowałem? Ale to było straszne. Co to było w ogóle? Jakąś czapkę odblokowałem, ale... Wow. No ta groba. What the fuck? Jakie potwory tu są w ogóle? Nie, dziś nie zrobimy tego rytuału. Nie, no way. No słuchajcie, tak więc no niestety, dziś nie będzie rytuału, bo jest za dużo potworów, ale zrobimy go jutro w dzień. Ale żebyście go zobaczyli na YouTubie, koniecznie zostawcie 5000 łapek w górę, słuchajcie. Koniecznie 5000 łap w górę. I będzie rytuał, na którym Julian będzie rapował. MC Julian powróci i bogowie na pewno coś przyniosą. Tak więc no co, 5000 łap w górę zostawiacie? Komentarz zostawiacie, a ja idę w kimę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa!